Przygotuj się na lato. O tej porze zwykle gotujemy i tak będzie nie inaczej przez 9 kolejnych piątków, no może poza dzisiejszym, w który to piątek chcemy Państwu troszeczkę opowiedzieć o tym, co się będzie w piątki właśnie w czasie wakacji działo. Jest ze mną gość, pani Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. No ale nie odmówię sobie, żeby nie zapytać Panią, czy Pani lubi gotować i ewentualnie jaką kuchnię Pani preferuje? Lubię gotować, kiedyś rzeczywiście mniej, nie wiem, może to przychodzi z wiekiem, ale może z doświadczeniem, może właśnie dzięki temu, że obracam się troszkę w środowisku kulinarnym, więc ostatnimi czasy rzeczywiście lubię gotować, mogę gotować nawet dla dużych rodzin, jak robię bigos, to w takim wielkim garze. Zresztą chyba nie da się mało ugotować bigosu i są to przeważnie jednak takie potrawy tradycyjne, to znaczy na ile je możemy nazwać tradycyjnym, czyli kuchnia polska. Moje dziecko raczej specjalizuje się w jakichś bardziej wyszukanych formach, więc się tutaj wymieniamy. A kuchnia śląska? Kuchnia śląska jak najbardziej. Wprawdzie nie jestem rodowitą Ślązaczką, ale to właśnie dzięki szlakowi kulinarnemu Śląskie Smaki nauczyłam się, odważyłam się robić roladę. Zawsze wydawało mi się, że jest to bardzo trudne. Tutaj odpowiedni gatunek wołowiny. Trzeba to umieć rozbić, co tam włożyć do środka i tak dalej. Ale jedne warsztaty kulinarne właśnie, które organizowaliśmy dla dziennikarzy, pokazując im właśnie walory naszej kuchni regionalnej, spowodowały, że uznałam, że to jest naprawdę bardzo proste. Warto się odważyć. No ja też zupełnie niedawno odkryłam, że nawet nitką nie trzeba owijać, czego strasznie nie lubiłam, ale nie o tym. A o śląskim szlaku kulinarnym chcemy Państwu opowiedzieć, bo na tym szlaku będziemy się przez 9 najbliższych tygodni znajdować. Będziemy dla Państwa prezentować restauracje, które na tym szlaku się znajdują i być może również jakieś potrawy. Mam nadzieję, że mistrzowie kuchni będą chcieli uchylić rąbka tajemnicy. Skąd wziął się szlak kulinarny Śląskie Smaki, bo tak dokładnie brzmi jego nazwa? Była to tak naprawdę odpowiedź nas jako regionalnej organizacji turystycznej na potrzeby osób przyjeżdżających do naszego regionu, które bardzo często pytały nas to, gdzie my możemy zjeść prawdziwą roladę śląską, bo o niej słyszeli wszyscy. Natomiast no, wiemy doskonale, że w kartach różnych restauracji funkcjonują pod tą nazwą trochę czasem różne dania. Zdarza się również to, że pod pojęciem śląskiej rolady jest po prostu sprzedawane zawijane mięso, które jest z mięsa wieprzowego, a wiemy doskonale, że prawdziwa śląska rolada jest tylko i wyłącznie z mięsa wołowego. W zasadzie dzisiaj podróżowanie wiąże się też nierozerwalnie z poznawaniem kuchni regionalnej. Ta, nie wiem, czy można powiedzieć moda, trend, chyba funkcjonująca od zawsze, może tylko bardziej zwracamy na to w tej chwili uwagę, że jadąc gdzieś chcemy spróbować w oryginale też tych dań, które często znamy z restauracji, bo przecież dzisiaj kuchnię świata tak naprawdę możemy znaleźć wszędzie. Dzisiaj nie ograniczamy się tylko do tego, że jest to kuchnia danego regionu serwowana tylko w danym miejscu. Przecież dzisiaj czy sushi, czy dania włoskie są serwowane na całym świecie. Natomiast któż z nas odmówiłby sobie, jadąc na przykład do Ameryki Południowej, steka z argentyńskiej wołowiny? Więc no, jest też taki trend, aby podróżując chcieć próbować lokalnych smaków, które nierozerwalnie wiążą się z danymi miejscami, które w tych miejscach być może smakują też niepowtarzalnie. No i stąd zrodził się pomysł na to, żeby przy okazji promocji walorów turystycznych, zachęcania do odwiedzin naszego regionu, bardzo różnorodnego zresztą, bo to nie tylko sama kuchnia śląska, szlak to tak naprawdę również dania kuchni jurajskiej, dania kuchni beskidzkiej, a też odmiana kuchni cieszyńskiej, która też ma swój koloryt. Zresztą ile kucharek tak naprawdę, też tyle przepisów, więc i rolada gdzieś tam robiona na przykład w Rybniku czy Raciborzu być może troszkę będzie się różniła od tej tutaj z Katowic. I o ile myślę, że przyjezdnych nie będziemy musieli zachęcać do tego, aby właśnie z restauracji znajdujących się na szlaku skorzystać i pokosztować tych specjałów, o tyle zastanawiam się, czy mieszkańcy naszego regionu mogą jeszcze coś odkryć dla siebie, no,
nowego i dlatego też powinniśmy ich skłonić do tego, by zajrzeli, skosztowali. Myślę, że tak. Na przykład jadąc do Wisły, wszyscy znamy i kojarzymy z górami kwaśnicę. Natomiast jedna z restauracji, Chata Olimpijczyka, która będzie też gościem Państwa programu, no, serwuje na przykład kapuśnicę, czyli jest to zupa zupełnie nie mająca nic wspólnego tak naprawdę z kwaśnicą znaną z polskich gór, bo jest ona charakterystyczna nie tylko tutaj dla obszaru Żywiecczyzny na przykład, ale również troszkę dalej, sięgająca na tereny Małopolski czy pozostałych gór. Więc myślę, że jest to odkrywanie w dalszym ciągu nowych potraw, sposobów ich przyrządzania, ale również często, tak jak spotkaliśmy się z opiniami naszych mieszkańców, odkrywanie takich czasem już zapomnianych smaków. Pamiętam pierwsze reakcje po tym, jak Szlak Kulinarny Śląskie Smaki powstał, że opinie gości były, że coś smakowało jak u babci, czyli myślę, że to jest taki prawidłowy trend, czyli powrót do takiego prawdziwego, tradycyjnego, pamiętanego z dzieciństwa smaku. Tak więc w tym roku, zwłaszcza tych spośród Państwa, którzy nie wyjeżdżają, nie opuszczają naszego regionu, a chcą miło spędzić wakacje, zachęcamy do tego, by nasz region zwiedzać i w naszym regionie również kosztować specjałów, ale mamy też jeszcze jedną propozycję, którą chcemy tutaj podpowiedzieć, a mianowicie rejsy również ze śląskimi smakami. Tak, w tym roku mamy właśnie w piątki o godzinie 18, aż do końca lipca, mamy taki cykl, że śląskie smaki zapraszają na rejsy kulinarne z Mariną Gliwice, czy na odwrót, Marina Gliwice zaprasza na rejsy ze śląskimi smakami. Więc w każdy piątek miesiąca lipca można wybrać się na rejs kulinarny. Różne restauracje szlaku serwują różne dania, więc oprócz samej przygody przepłynięcia przez śluzy kanału Gliwickiego mamy również wspaniałą ucztę, ale też dużo informacji, ponieważ no to są też pogadanki na temat tego, jak się dane potrawy przyrządza, skąd się wzięła jakaś tradycja, co do czego pasuje, a co do czego nie pasuje. Jeśli chodzi o dlaczego łączy się ze sobą niektóre składniki, więc oprócz samego zasmakowania naprawdę dobrych dań, możemy również wynieść wiele bardzo praktycznych informacji dla siebie. Zapraszamy do skorzystania również z tej atrakcyjnej formy wypoczynku i degustacji potraw śląskich. Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do słuchania nas oczywiście codziennie, ale zwłaszcza w piątki, kiedy wędrować będziemy po szlaku wspólnie z dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej panią Agnieszką Sikorską. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam do wspólnego gotowania z naszymi restauracjami Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki w każdy piątek. Gotuj się na lato. Codziennie w Radiu M.